Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Michał Kurtyka, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, znalazłem taki materiał, że kop, czy waga tego kopu, czy waga decyzji, które na tym kopie zapadną, COP 28, który już za chwilę zaczyna się w Dubaju, zależy od spójności postaw biorących w nim udział państw a ta spójność właśnie się rozpada dlaczego świat się fragmentaryzuje po tym jak w 2018 roku mieliśmy nasz kop katowicki który był ostatnim takim wielkim kopem który połączył bardzo daleko idący wynik merytoryczny bo to był podręcznik reguł katowickich czyli implementacja porozumienia Paryskiego, z takim poczuciem w miarę spójności naszego świata, to potem już weszliśmy w taki okres coraz bardziej turbulentny. To było z jednej strony przeniesienie w ostatniej chwili kopu w 2019 roku z Santiago de Chile do Madrytu, zakończony kop właściwie niepowodzeniem. Kolejny rok to rok covidowy i wchodzimy w taki świat, w którym kolejne wydarzenia przyczyniają się do tego rozpadu spójności świata. Bo z jednej strony covid spowodował nawrót myślenia o tym, że każdy państwo, każdy organizm Musi dbać przede wszystkim o siebie. Ta globalizacja została bardzo mocno zakwestionowana, choćby przez dostęp do maseczek, ale potem również przez dostęp do szczepionek, który bardzo mocno podzielił północ z południem. Południe, które bardzo wtedy przeżyło ten fakt, że północ sama była w stanie dla siebie zagwarantować te szczepionki, a, 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 a dla nich nie. No i potem już wchodzimy w takie kolejne klocki tego domina rozpadu porządku światowego, taki jak odziedziczyliśmy po 1989 roku. Oczywiście ten proces jest długotrwały, ale po pierwsze, agresja Rosji na Ukrainę to jest tyleż przyczyna tej fragmentaryzacji, co kolejny jej symptom. 7 października, czyli atak Hamasu na Izrael, również jest takim kolejnym ogniskiem zapalnym, i po tym kolejne, te kolejne domina się ze sobą łączą, tworząc koalicję państw, które są ze sobą skłócone, są ze sobą coraz bardziej w napiętych relacjach, i to wszystko w sposób oczywisty przenosi się na zdolność podejmowania decyzji. Na COP28, a przypomnijmy, że zgodnie z konwencją klimatyczną, decyzje tam muszą być podejmowane jednogłośnie. Wspominał Pan również o tym, że spodziewa się, że podczas najbliższego szczytu klimatycznego ONZ COP28 zostaną podjęte decyzje dotyczące dekarbonizacji sektora ropy i gazu, a także redukcji emisji metanu. Dlaczego takie decyzje, dlaczego w tym miejscu? I tutaj jest pewien paradoks tego kopu 28, bo Abu Dhabi jest krajem, które jest jednym z młodszych krajów w ogóle na mapie świata. On świętuje swoje 50-lecie, świętował niedawno. Więc dla niego ta perspektywa kolejnych kilkudziesięciu lat, na przykład do połowy stulecia, tą perspektywą neutralności klimatycznej, które rysuje porozumienie paryskie. No jest takim jak gdyby drugim, drugim życiem, które, które Emiraty patrzą. A oczywiście to pierwsze życie korzeniami jest bardzo mocno ugruntowane w Europie tak? Z źródłem bogactwa całego Półwyspu Arabskiego jest ropa i gaz czyli jest ten świat tradycyjnych paliw kopalnych. I fakt, że to w Dubaju odbywa się COP28, jest w tym wypadku samo w sobie symboliczne. Do tej symboliki dokłada się fakt, że Sultan Al-Jabbar, czyli wyznaczony prezydent COP28, bo przypomnijmy, że mamy tutaj taką strukturę, w której prezydent kopu jest wyznaczony przez państwo członkowskie, ale on przez akklamację jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie był przyjęty. Pierwszego dnia szczytu będzie potwierdzony jako prezydent, już tak? Już nie będzie wyznaczonym tylko przez państwo, ale obejmie rzeczywiście tą funkcję na okres szczytu i na cały nadchodzący 2024 rok. Czyli tutaj przejmuje prezydencję Sultan Al jabbar wyznaczony przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i w tej, w tej symbolice, jednocześnie niesłychanie nieintuicyjnym kapeluszą, mianowicie prezydenta narodowej firmy ropnej Abu Dhabi National Oil Company, czyli mamy prezydenta szczytu klimatycznego, który jest jednocześnie prezesem największej firmy ropnej z Abu Dhabi. I to jest oczywiście ten, ten splot, który jest no, bardzo dla społeczności klimatycznej trudny do, do przełknięcia, ale jednocześnie sam Sultan Al-Jabbar wykonuje takie gesty zapraszające swoich partnerów z sektora ropy i gazu do tego, żeby jakieś działania tam podjąć. Ja, Miałem okazję kilkakrotnie komentować te działania, natomiast no nie jest tutaj łatwo o, o, o jakiś rodzaj konstruktywnego pójścia naprzód. W związku z tym wyłania się taki być może jakiś wspólny mianownik w postaci redukcji emisji metanu. Co do tego, że metan, który jest takim gazem, który ulatnia się w procesie,. Ekstrakcji ropy, który jest bardzo mocno marnowany, na przykład w tak zwanym fleringu, czyli po prostu jest spalany na miejscu, a jednocześnie jest bardzo silnym gazem cieplarnianym. I no to wydaje się dosyć oczywiste, że, że zmniejszenie tego, tych emisji to jest naraz ekonomika, zagospodarowanie pewnego marnotrawstwa, no i, i, i coś, co będzie pozytywnie wpływało na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Natomiast to, czy uda się jakiś kompromis nawet w tym wąskim mianowniku pod przywództwem Sultana Al-Jabara osiągnąć, no to oczywiście zobaczymy. Przy czym ja zakładam, że ciężko będzie z firmą kopalnym, ropnym i gazowym podjąć jakieś działania związane z redukcją emisji. Raczej tutaj widać ruch odwrotny, to znaczy po pierwsze po wojnie na Ukrainę praktycznie 3000 miliardów dolarów trafiło do Zatoki Perskiej jako zwiększone wpływy ze sprzedaży ropy i gazu, a po drugie ostatnie ruchy wielkich amerykańskich majorów, czyli Chevron, który kupuje Hesa i Exxon, który kupuje Pioneera, powodują, że ma na, na miejsce konsolidacja sektora ropy i gazu, zwiększenie jego możliwości wydobywczych, a nie tak, jak chciałaby wspólnota międzynarodowa w zakresie klimatu, żeby ten ruch był w drugą stronę. Więc tutaj należy się raczej spodziewać tego, że, że te działania, powiedzmy jakiejś koalicji, ona nawet ma swoją nazwę Global Decarbonization Alliance czyli koalicja. Firm ropy i gazu. Ona raczej będzie poruszała się w tych, tych obszarach, takich powiedzmy, satelickich wobec samego sensu stricte wydobywania ropy i gazu i, i redukcji emisji z tym związanych, a, a raczej będzie próbowała budować jakiś rodzaj działań na, na innych obszarach. One będą miały raczej charakter naskórkowy, a nie a dogłębny. No, ale tak jak mówię, no to jest trochę specyfika też sytuacji Emiratów i, i, i sytuacji tego kraju. Choć sam, sam akurat, samo Abu Dhabi jest, jeżeli chodzi o taką transformację od ropy i gazu w kierunku dywersyfikacji gospodarki, jednym z ciekawszych przykładów na, na Półwyspie Arabskim. A nie jest tak, że można posłużyć się pewną analogią do COP24, który odbywał się w Katowicach pod prezydencją pana ministra. Wtedy również wspólnota międzynarodowa, ta klimatyczna, miała bardzo wiele wątpliwości dotyczących przebiegu tego szczytu, a jednak pan prezydent przeskoczył z stół z sukcesem. Tak, ale to jest raz, że sukces związany z, z pewnym. Podejściem, myślę, uczciwym do, 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 do tematu, bo przypomnijmy, że to na tym kopie 24 bardzo mocno wybrzmiało hasło sprawiedliwej transformacji. I z naszej perspektywy można było przyjąć różne strategie: albo strategię agresywnego przeciwdziałania jakiemukolwiek porozumieniu klimatycznemu, i to pewnie znalazłoby wielu zwolenników. Można było Przyjąć taką bezrefleksyjną próbę zaadoptowania wszystkiego, co nam spływa z zewnątrz, a myśmy przyjęli bardziej ambitną formułę, polegającą na tym, żeby wprowadzić do tego do, do tej światowego mainstreamu klimatycznego naszą specyfikę jako wartość dodaną, jako coś, co rzeczywiście może zmienić świat w dobrym tego słowa znaczeniu. I stąd powiedzenie tak, witamy na Śląsku, to jest region tradycyjny Polski przemysłowy z ciężkim przemysłem, energochłonnym przemysłem, na czele z kopalniami i to jest nasze wspólne wyzwanie, które traktujemy poważnie, ale traktujemy też z szacunkiem dla ludzi, no to to po raz pierwszy wybrzmiało w taki, w taki sposób. A potem, już kolejne lata przynosiły nam tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że właśnie to upozycjonowanie człowieka w centrum polityki klimatycznej i spoglądanie na różnego typu cele, zmiany, polityki, regulacje, technologie oczami ludzi jest właściwym kątem natarcia. Tak? I to się okazało nie tylko w stosunku do pracowników sektora. Górniczego, to się okazało również wobec podatników. Przypomnijmy tutaj żółte kamizelki, czyli protest Francuzów po tym, jak cena benzyny została podniesiona, oni zareagowali w, przede wszystkim w miejscach będących taki narażony na wykluczenie transportowe w pobliżu małych ośrodków na południu Francji, blokując ronda. I jak gdyby wprowadzając do tej światowej dyskusji klimatycznej, oprócz pracownika. Sektora y, y, przemysłu ciężkiego czy górnictwa, również podatnika, tak? jako interesariusza polityki klimatycznej. A potem można mówić o różnych innych kategoriach tak? o oczywiście y, społecznych czy, y, czy gospodarczych. Ja namawiałem ekipę emiracką do tego, żeby podkreśliła aspekt transformacji klimatycznej w miastach. Dlatego, że Abu Dhabi i y, 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 Dubaj y, są takimi, Metropoliami, które powstały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, są właściwie archetypem, takim symbolem nowoczesnych metropolii, z wszystkimi ich plusami i minusami. I to w sytuacji, w której obecnie połowa ludności świata mieszka w miastach, a w 2050 roku pewnie dwie trzecie, a może nawet trzy czwarte. Ludzi będzie mieszkało w miastach, no to się okazuje, że jeżeli chcemy, żeby w jakikolwiek sposób nastąpiła korekta rozwoju cywilizacyjnego, promując te technologie, które będą miały mniejszy wkład, mniejszy wpływ negatywny na środowisko i na klimat, no to musimy zacząć od miast, tak? I stąd ta sprawiedliwa, miejska transformacja mogła być bardzo silnym. Tematem przewodnim kopu 28. Wydaje mi się, że się tak nie stanie. Wydaje mi się, że bardziej pójdzie to w kierunku właśnie metanu, bardziej pójdzie w kierunku potrojenia udziału energetyki odnawialnej do 2030 roku, co jest celem, który właściwie w tym momencie większość komentatorów stwierdza, że, że, się, że się uda, bo po prostu część tych technologii dotarła na taki poziom dojrzałości, że. Że one weszły do tego mainstreamu. Będzie pewnie dyskusja o tzw. Stop take, tak zwanym global stocktake, czyli o realizacji zobowiązań państw, które podjęły w porozumieniu paryskim albo na fali porozumienia paryskiego w swoich krajowych strategiach, czy państwa realizują te swoje strategie, czy nie realizują, czy swoje zobowiązania wobec wspólnoty międzynarodowej. Wypełniają. To będzie pewnie dosyć trudna dyskusja. No i oczywiście ogromny, ogromny obszar kwestii finansowych, czyli Loss and Damage Fund, globalny cel dotyczący adaptacji, finansowanie globalnego południa i polityki choćby adaptacyjnej. To wszystko są komponenty, które zapewne wybrzmieją na kopie 28. Natomiast czy się uda wprowadzić przez ten kop dubajski podobnej rangi hasło, jak nam się udało w sprawie, jeżeli chodzi o sprawiedliwą transformację, no to oczywiście za wcześnie o tym, żeby mówić i... I pytanie, czy, 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 czy te kraje, bo to nie tylko Emiraty, ale przecież obok jest potężna Arabia Saudyjska, która bardzo blisko współpracuje z negocjatorami emirackimi, czy te kraje będą gotowe dzisiaj pójść krok dalej i ze swoich słabości uczynić pewnego rodzaju przekaz do świata, który by był przekazem konstruktywnym, czy też to będzie raczej takie, takie zamknięcie się za, za pewnym parawanem swoich interesów i, i, i raczej ozdobienie go pewną ornamentyką, a nie, a nie zagłębienie się do, do, do sedna sprawy. Czy te zmiany geopolityczne, bo ciągle o geopolityce mówimy, e, zatrzymają na świecie transformację energetyczną? Czy uda się obniżyć emisję gazów? Cieplarnianych? Czy polityka stanie na drodze tym zmianom? A może to właśnie technologia i upowszechnienie nowych, zeroemisyjnych technologii, również w sektorze energetycznym, popchnie świat do przodu? To, co my staraliśmy się przekazać też za hasłem sprawiedliwej transformacji, ale za rozbudowując jej pojęcie solidarności, bo przypomnijmy, że na kopie 24, pierwszego dnia. Przyjęliśmy Śląską Deklarację o Sprawiedliwej Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji. To jest właśnie idea, że ten rozwój technologiczny jest najbardziej oczywistym sposobem na korektę rozwoju światowego. Czyli, tak? jeżeli stwierdzamy, że globalizacja i rozwój technologiczny ostatnich kilkudziesięciu lat trochę się Wymknął spod kontroli i powoduje efekty uboczne, które tylko jako ludzkość jesteśmy w stanie skorygować, dlatego że zasięg tych technologii jest już po prostu globalny. To, to, to jedynym sposobem na to, żeby to zrobić, jest po prostu współdziałanie jest, jest jakiś rodzaj podejścia od strony tej sprawiedliwej transformacji. Mi się wydaje, że nam w Katowicach się to udało zrobić, i w centrum uwagi włożyliśmy właśnie oprócz człowieka kwestie technologiczne. Od tego czasu, od 2018 roku, widzimy, jak pewne technologie się przebiły. Choćby fotowoltaika. Tak? Każdego dnia na świecie miliard dolarów jest wydawanych na upowszechnienie. Rozwoju fotowoltaiki. 500 gigawatów w tym roku zostanie zainstalowanych na całym świecie w ogóle od, energii odnawialnej, a wydatki na energię odnawialną 1800 miliardów dolarów znacznie przekroczą światowe wydatki na sektor ropy i gazu 1100 miliardów dolarów, według Międzynarodowej Agencji Energii. Również cytując te dane Międzynarodowej Agencji Energii, kiedy trzy lata temu, w 2020 roku, jeden na 25 samochodów na świecie był sprzedawanym samochodem elektrycznym, w 2023 roku mówimy już o jednym na 5 samochodów. Więc te dwie technologie panel fotowoltaiczny i samochód elektryczny niewątpliwie dotarły do poziomu dojrzałości, przebiły się jako światowe technologie i one będą. W dalszym ciągu bardzo mocno redefiniowały światowy pejzaż przemysłowy. No ale tutaj, wracając do tego pytania, również światowe emisje, tak? Bo Międzynarodowa Agencja Energii w swojej ostatniej prognozie World Energy Outlook 2023 po raz pierwszy wskazała, że Istnieje hipoteza, w której szczyt emisji z paliw kopalnych będzie miał miejsce do 2030 roku, zarówno dotyczący węgla, jak i ropy, jak i gazu. A ja przypominam sobie moje rozmowy z Fatih Birolem, czyli szefem Międzynarodowej Agencji Energii, w 2018 roku, kiedy argumentowałem właśnie, że to rozwój technologii tak naprawdę może przyczynić się do Strukturalnej zmiany, jeśli chodzi o, o emisję, a nie zakazy, nakazy, które byłyby wbrew ludziom. No i na zakończenie chciałbym zapytać, bo wiem, że pan minister wybiera się na COP28 do Dubaju. Z jakimi postulatami tam pan jedzie i czego pan oczekuje od tego wielkiego wydarzenia? No oczywiście moja obecność na kopie będzie bardzo mocno zakorzeniona też w naszej aktualności, również polskiej i środkowoeuropejskiej. Namawiałem bardzo panią premier Svirdenko z Ukrainy, żeby tam Ukraina zaprezentowała swoje plany energetyczne. I to się stanie. 5 grudnia zapraszam serdecznie na bardzo ciekawy panel. Będziemy mieć panią premier Swirydenko, ministrów środowiska, energii z Ukrainy. Będziemy mieć wspomnianego Fatih Birola z Międzynarodowej Agencji Energii. Assistant Secretary z Department of State Jeffa Pajata, Artura Lorkowskiego z dyrektora Energy Community, panią komisarz Kadri Simpson więc naprawdę najważniejsze osoby, które mogą odegrać rolę w zakresie transformacji energetycznej Ukrainy, zbiorą się na COP28. I tam będziemy po raz pierwszy przedstawiać projekt Narodowego Planu Energii i Klimatu dla Ukrainy, pokazując też taki przykład, czy taki, taki case, w jaki sposób kraj, który jest dzisiaj no, potężnie doświadczony wojną, rujnowany atakami może myśleć o swojej przyszłości właśnie korzystając z takiego efektu przeskoczenia do następnej generacji technologii. Tak? Czy to się uda, to przedmiot naszych bardzo, bardzo intensywnych dyskusji, działań na, na, na wielu polach, budując taką koalicję wsparcia dla jakby finansowania tej transformacji energetycznej na Ukrainie, jej oderwania od. Rosyjskich wpływów i rosyjskich surowców, ale też zbudowania takiej gospodarki, która na Ukrainie by była w stanie po prostu się szybko odbudować, bo też na te, te technologie takiego kolejnego rzutu nie zawsze są dostępne. Ja tutaj też trochę moja rola jest takiego racjonalizowania ambicji, czy to donorów, czy, czy moich ukraińskich kolegów, żeby pokazać im co jest co jest wykonalne, a co jest co jest być może w sferze następnego kroku. To wszystko będzie przedmiotem dyskusji Kopu na Kopie. No i będziemy mieli myślę bardzo fajną okazję spotkać się wokół idei 5P, People, Planet, Prosperity, Partnership i Peace, czyli takich wartości, które można rozumieć podobnie na różnych kontynentach, w różnych systemach kulturowych, w różnych systemach państwowych, w różnych systemach religijnych, po to, żeby budować takie społeczności oddolne, które będą te pięć wartości respektowały i w których rozwój gospodarczy, ekonomiczny, będzie oparty o te pryncypia, które będą właśnie spójne z 5P, czyli na przykład będą w inny sposób patrzyły na swoje oddziaływanie lokalne i globalne, jeśli chodzi o zastosowane technologie, kiedy będą dawały miejsca pracy w zakresie tych nowych technologii, dzięki temu stabilizowały. Zatrudnienie, przyciągały ludzi do tego, żeby nie chcieli emigrować gdzieś dalej, ale też były w stanie generować środki choćby na działania adaptacyjne do zmian klimatu, tak jak na wysuszanie czy, czy nadmierne powodzie. To wszystko dla młodych ludzi i przez młodych ludzi. Gorąco zapraszam. Będziemy inaugurować 5P. Symbolicznie właśnie na kopie 28 i to będzie bardzo, bardzo ważny moment i myślę też bardzo nowatorska i ważna na przyszłość platforma, w której młodzież z całego świata dzięki Polakom, dzięki młodym Polakom, będzie mogła znaleźć dla siebie miejsce do, do działania. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Trzymamy kciuki za misję na COP28, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Michał Kurtyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.